Oczywiście witam Was w kolejnym filmie, filmów z cyklu i z serii Twój jedno ślad zanim zepsujesz. I ten nieszczęsny, może szczęsna, nieszczęsna Aerox nie chce nas opuścić od tego gaźnika, który czyściłem, który sprawdzałem, ponieważ jeszcze klient prosił, żeby wymienić rolki, a wiem, że zamontował rolki testowe, na których się nie jeździ, bo to są tylko rolki do testów. Więc co za tym idzie, musiałem zajrzeć do przekładni CVT. I co my tam zobaczyliśmy? To już Wam pokazuję. Zobaczcie. To jest rzecz, którą... Błąd też zarazem, większość ludzi popełnia taki błąd. Wkładając coś, cokolwiek, żeby tylko było włożone, wymienione z seryjnego na niby tuningowe. Pasek niby wygląda, powiem Wam, ok, ale zobaczcie z drugiej strony. Co się stało z paskiem? To jest to pasek Daiko, to jest bardzo dobry pasek, dobrej klasy. Zobaczcie, pasek się rozwulkanizował. Jeśli ten pasek Wam się urwał, to nawet na gwarancji go nie zareklamujecie, bo na pasek też jest gwarancja. Ale go nie zareklamujecie, ponieważ ten wariator szedł na ślizgu jako sprzęgło. Nawet widzicie, jak się tutaj świeci ten rant tego paska. Nie wiem, czy ostrość złapało, tak. Ponieważ wariator wysprzęglał wszystko. Dlaczego? Już Wam mówię. Rolki, które są tutaj zamontowane, są rolki 3,5 grama. Za miękkie rolki w stosunku do tej, za lekkie rolki w stosunku do tej żółtej sprężyny, która tu jest. Tutaj co najmniej 4,5 grama rolki powinny być. I jeszcze są zamontowane, zobaczcie, zielone sprężyny. Zielona sprężyna to jest największa sprężyna. I co się w tym momencie działo? Silnik, kiedy ruszał, sprzęgło od razu na niskich obrotach zasprzęgla, a resztę na ślizgu leciało na wariatorze. I wariator nam tutaj działał i zasprzęgło. Pasek się ślizgał, grzał, motor wył, jechał tyle co jechał, potem dopiero nabierał prędkości. A to nie tak powinno działać. Pasek cały czas musi się obracać ściśle, nie może objeżdżać, nie może się ślizgać, bo od tego mamy sprzęgło. Od tego mamy sprzęgło. To sprzęgło nawet tutaj bardzo wyślizgane nie jest, powiem Wam. Bo nie miało okazji się dotrzeć, no troszkę się dotarło. Także takiego błędu nie popełniajcie, kochani, bo no szkoda Waszych nerwów, pieniędzy i w ogóle. Sprzęgło, tym bardziej, że jest jeszcze do regulacji. Jak widzicie, jest to sportowe sprzęgło, ale sprzężyny są za miękkie. Zostaje nam wymienić rolki na nowy pasek. Ale trzeba skonsultować z klientem oczywiście, bo jak wcześniej powiedziałem, różnie klienci reagują na wszystko, więc tak to niestety wygląda. Moi kochani, może Wam się przyda taki krótki film, że tak powiem, naukowo krajoznawczy. Nie róbcie takich rzeczy, bo szkoda Waszych pasków. Potem jest płacz, że pasek mi leci, co się dzieje, skuter nie jedzie. Pasek się szczępi, rozwulkanizowuje się, rozwija i jest katastrofa. I stoimy. Pasek musi zawsze przylecieć do wariatora oczywiście. Jego zewnętrzna część musi być w takim położeniu, jak zawsze tłumaczę. W pozycji wyjściowej. Tak powinno to wyglądać po zamontowaniu. Ani głębiej, ani płyciej, ani tak, tylko zawsze na równo. Wtedy to jest założony prawidłowo pasek. Moi drodzy, jeśli się oczywiście film podobał, łapka w górę, komentujcie. O, nasz kolega, mistrz drugiego planu, też walczy. Jak widzicie, z silnikiem, który został zajechany. Dobra, wszystkiego dobrego, lewa w górę, moi drodzy.